być kierowana, ale z drugiej strony, czy samorządy sobie też z tym poradzą, wiadomo, wiemy z finansami publicznymi, budżetem, zdołamy to wykorzystać? Znaczy, ministerstwo jest przekonane, że sobie dadzą radę, że tak. Pierwsza perspektywa tak naprawdę to nie było regionalne program operacyjny. Był program operacyjny regionalny, tylko centralizowany, dlatego że obawiano się, że regiony sobie nie poradzą. Przez te pierwsze dwa lata przygotowano kadry, ostatnia perspektywa, ta, która właśnie dzisiaj, miała. Proszę Państwa, nasze radio latające, to KPM Ekstra, to już 23 maja 2000. A nie do Urzędu Centralnego. Tak między innymi będą postępowali przedsiębiorcy mniejsi i średni. Mniej będzie pieniędzy rozdzielanych przez PAK, jak prezydentury, a właśnie więcej przez województwa. Tak samo projekty takie miękkie, czyli na przykład szkolenia, staże dla bezrobotnych, dla pracowników, jakieś projekty edukacyjne z dziećmi, z młodzieżą. Też to będzie w większym stopniu rozdzielane na poziomie lokalnym, regionalnym, a w mniejszym stopniu centralnym. Umowa partnerstwa podpisana, minister Bieńkowska cieszy się, no jest to bardzo, że właśnie dzięki do tego pewnie nikt nie ma wątpliwości. I to rzeczywiście, przygotowujemy się, oczywiście te rozmowy, te dyskusje, przygotowania programów operacyjnych, one trwały różnorodne. To nie było tak, że najpierw załatwialiśmy jedną sprawę, a teraz będziemy drugą załatwiać. Już od dobrych 13 tygodni w Brukseli są programy operacyjne i programy krajowe i programy, wszystkie programy regionalne. No i teraz w tym momencie trwają tam dyskusje, czyli też ustalanie, dobrze, a na ten cel wydamy tyle, a na ten cel wydamy tyle. Czyli już zupełne szczegóły. Proszę Państwa, jak Państwo mają ochotę sięgnąć po pieniądze z Unii Europejskiej, proszę powołać się do tego, już przygotowywać petycje, nastawiać się, pisać projekty, to w końcu niedługo, miejmy nadzieję. Napisanie projektów jeszcze trzeba chwileczko poczekać na szczegóły, ale przygotować się już można. Katarzyna Zachariasz, Gazeta Wyborcza. Dobrze, dziękuję za rozmowę. Kończymy raport gospodarczy. Za chwilę kulinarny felieton Piotra Adamczewskiego na etapie 3 Adamczewski o 13.00 informacje na temat. Radio Tok FM Ekstra. Witamy Państwa serdecznie 23 maja 2014 roku. Radio Tok FM Ekstra. Witamy Państwa serdecznie. Radio Tok FM Ekstra. Radio Tok FM Ekstra. I oczywiście, że... Tak, już jestem. Zaraz będę wygłaszała. Niezwykłą. Zobaczą, że... Muszę powiedzieć, że zasłużoną sławę. Wciąż. Cieszy się chluba toskańskiej kuchni, czyli ogromne... Tysiące reklam, że zanim, proszę Państwa, oni tu cokolwiek pokażą, powiedzą, w radiu Tok FM, to my przecież w radiu Tok FM Ekstra możemy opowiedzieć o tych wystawach. Przy tym każda porcja musi ważyć nie mniej, jak twierdzą Toskańczycy, jak 450 gramów, 45 tylko. Płat mięsa piecze się na ruszcie, bez korzeni, bez soli. Jadłem ten przysmak we florenckiej restauracji Cibreo. Pamiętam ten smak do dziś. A o Fiorentinie czytałem wiele wspaniałych tekstów. Na przykład w książce Vita di Niccolo Machiavelli Fiorentino, pióra toskańskiego autora Giuseppe Prestolini, jest prawdziwy hymn na cześć wołowińskości. W pierwszych latach XVI wieku kuchnia florencka uwolniona od galeria Monopol, tego obżerania się, Monopol, mającego na uwadze duch, a nie podniebienie, stworzyła kilka nieśmiertelnych własnych arcydzieł, których później nie była w stanie udoskonalić. Mogła je tylko zachować. A więc pokaż się bez sztyku w różdży, ukrojony z młodej wołowiny z kością. Przypominasz czerwoną marmurową płytę z białym żółkowaltem. Będziesz pieczony z obu stron na mocnym ogniu z węgli z zielonego zęba. Tak odcisną się na tobie żelaza ruszu, a potem przyprawione kroplami oliwy, odrobiną soli, pieprzem i utartą pietruszką. Wystąp bez wstydu. Spoglądaj bez lęku w okrwawione oblicze rozbechu po angielsku i tej maskarady, jaką jest kotolette alla milanese. Z pewnością nie wypadniesz źle w porównaniu z nim. W 1953 roku pewien ekscentryk Corrado Tedeschi także zakochał się w Fiorentinie. Zorganizował partię, którą nazwał Partito della Bistecca.
Była to pełnoprawna partia, która za jedyny cel postawiła sobie walkę o gwarantowany deficyt o wadze 450 gramów dla każdego Włocha. Niestety żywot partii trwał tak krótko, jak trwa zjedzenie fiorentiny. Życzę smacznego i do usłyszenia. Na papek, Adam Trzewski. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji TOK FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Matysa Łąk. Tak, proszę, tak. Dobra, na hamulec, tak. Historia muzyki według Radia Złote Przeboje, czyli kartka z kalendarza wydarzeń muzycznych i nie tylko. Od poniedziałku do piątku przed północą w Radiu Złote Przeboje. Najgorsze jest to, że człowiek w ogóle nas tu nie zamawia. A to może przecież stać się wszędzie. W pracy, w autobusie, na spotkaniu z przyjaciółmi. I potem ten wstyd. Masz ochotę zapaść się pod ziemię? Problem z utrzymaniem moczu dotyka kobiet w różnym wieku. Ten kłopot wielu z nas nie pozwala normalnie funkcjonować. Dlatego powstał suplement diety Seminos. Seminos to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mające wpływ na trzymanie moczu. Seminos. Utrzymaj kontrolę. Seminos. Dostępny na sesji. Sieć kin Helio zaprasza na film Karuzela. Ile poświęcisz dla własnego szczęścia? Myślisz, że szczęście da się tak sobie zaplanować? Więcej na Helio.pl. Dlaczego gdy w banku zaciąć kredyt nie potrzeba doświadczenia? No proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Jakroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W Getty Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przejdź do Getty Banku. Szczegóły w oddziałach na gettybank.pl. Getty Bank. Praktycznie. W twoim samochodzie pachnie, jakby tam było stado psów? Usuń zapachy pozostawione przez twojego zwierzaka za pomocą nowego Ambipurka. Aby uwolnić nieustanną świeżość, po prostu przyczep go do wentylatora w samochodzie i oddychaj z radością. Niezależnie od wszystkiego, wypróbuj nowy Ambipurka. Teraz dostępny na wybranych stacjach paliw BP. Dlaczego w Getting Banku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Wyprawa po zaświadczenie do kadrowej potrafi być równie problematyczna, co wyprawa do mamy po podpis w dzienniczku. Choć nie zrobiłeś nic złego, czujesz się jak dziecko. Co się stało, Pawełku? A może po prostu kadrowa traktuje się jak dziecko? Nieważne. W Getting Banku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przejdź do Getting Banku. Szczegóły w oddziałach na gettingbank.pl. Getting Bank. Praktycznie. Już niedługo Dzień Matki. Przy okazji Kino Helios ma miłą niespodziankę. 25 i 26 maja bilety dla wszystkich mam tylko za 15 zł. Podali mamie filmowe wrażenia. Dzień Matki w Kinie Helios. Więcej na helios.pl. Okej, przerwa. Czas na pyszną lasę z wypienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przyjeści? Proszę, nie dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz bez laktokontroli. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, ból brzucha. To może oznaczać, że jak to przeciwonak nie tolerujesz laktokontroli. Teraz jedna tabletka laktokontrol z laktaną do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety laktokontrol swojego farmaceuty. Laktokontrol.
bezpieczne. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 23 maja, minęła 13. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec i Krzysztof Kireczuk. Zaczyna porwanie działacza Matki Szczyny, Bugańska. Rezygnacja dwóch kandydatów na eurodeputowanych. Krzysztof Inglak się naładza z zakazem opuszczania tej kandydatury. Na początek Ukraina, biuro prasowe Matki Szczyny. Tak Julii Tymoszenko poinformowało o porwaniu jednego dodatkowych działaczy, szefa sztabu wyborczego w Ugańsku. Chodzi o Sierpinia Samarskiego. O jego uprowadzeniu przez separatystów poinformowali Matki Szczyny krewni, matka i syn. Sprawcy zaczęli się na niego, gdy szedł do pracy, został wsadzony do samochodu i odwieziony w nieznanym kierunku. Wraz z nim zabrano dokumentację wyborczą. W niedzielę na Ukrainie odbędą się wybory prezydenckie. Wybory w toku. Teraz Madeleine Albright w Poznaniu, która nawiązując do wyborów do Europarlamentu, mówi, że Ameryka potrzebuje Europy, która jest równorzędnym partnerem i podziela te same wartości. Misją Unii Europejskiej powinno być zakończenie podziałów i zrozumienie, że wolna od nich Europa jest bardziej funkcjonalna niż podzielona etnicznie lub narodowo. Zalety takiej polityki według byłej sekretarz stanu USA widać doskonale choćby w naszym kraju. Polska jest doskonałym przykładem, jak można funkcjonować jako lider w Unii Europejskiej, dawać i jednocześnie korzystać. Mam nadzieję, że inne kraje również to dostrzegą. W Polsce o 1 z 51 mandatów w Europarlamencie ubiega się 25 kandydatów, jest ich teraz 1277 odbotów. Zresztą, jak przyznaje Wojciech Czapliński z Krajowego Biura Wyborczego, prowadziło pewne zamieszanie na listach. Dotyczy to Komitetu Wyborczego Europa Plus Ruch, a także Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowych. Problem trochę polega na tym, że skreślenie listy kandydatów nastąpiło po wydrukowaniu kart do głosowania. Ja więc w tej sytuacji wyborcy w Rzeszowie powinni bardzo uważnie czytać obwieszczenia znajdujące się w lokalach wyborczych. Była premier Tajlandii dostała zakaz opuszczania kraju od armii, która przeprowadziła wczoraj bezkrwawy zamach stanu, przejmując kontrolę nad rządem. Zakazem wyjazdu objęto łącznie 155 osób, a Ingela Krzynałata dodatkowo dostała wezwanie do udziału w rozmowach mających zakończyć obecny kryzys polityczny zapoczątkowany przez antyrządowe wystąpienia kilka miesięcy temu. Agencje donoszą, że w Bangkoku jest spokojnie, na ulicach nie ma czołgów, a najwięcej żołnierzy przebywa w okolicach siedziby rządu. Ruch na ulicach jest jednak mniejszy niż zwykle. Sponsorem prognozy pogody jest ING Real Estate, właściciel apartamentu we Wrocławiu od 7,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. www.schetpian.pl. Pogoda. Ten czas słonecznie i upalnie, ale po południu na zachodzie zacznie się chmurzyć i wypada deszcz. Mogą też wystąpić burze z gradem. W Radomiu 26 stopni, w Trójmieście, Elblągu, Łodzi, Kielcach, Opolu, Katowicach i Krakowie 28, w Gorzowie, Toruniu, Płocku, Warszawie oraz w Lublinie 29, zaś w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu 30 stopni. Sponsorem prognozy pogody jest ING Real Estate, właściciel apartamentu we Wrocławiu od 7,5 tysiąca złotych za metr kwadratowy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Południe Radio Tok FM, Karolina Wicka. Dzień dobry Państwu. Od razu przenosimy się do Kijowa. To Agnieszka Wichmierowicz. Dzień dobry Agnieszko, słyszymy się. Dzień dobry, witam Państwa, witam się. Wybory i nasze do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej, ale chyba kluczowe dla Europy, dla przyszłości Starego Kontynentu są te wybory, które będą się odbywać na Ukrainie. 84% Ukraińców się wybiera do urn, tylko nie wiadomo, czy wszyscy, którzy będą chcieli zagłosować, zdołają, bo na wschodzie nadal niebezpiecznie. Więc oczywiście te prognozy dotyczące frekwencji są różne, ale wszystkie one wskazują na to, że duża część, znaczy rekordowa część mieszkańców, wyborców zamierza rzeczywiście pójść zagłosować, bo nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ta chęć do głosowania na wschodzie kraju jest mniejsza i chęć i możliwość, bo tak jak mówisz, wydaje się, że coraz mniej jest lokali, w których będzie można zagłosować. Informacje są takie, Agnieszko, ja mam depesze przed sobą, więc mnie łatwiej, 18 z 34 okręgowych komisji zostało zajętych przez separatystów. Jest zablokowanych.
Te informacje oczywiście też, one się mogą weryfikować w każdej chwili, bo jednak z jednej strony zdarzały się takie historie, że oni wchodzili do jakichś lokali, a potem wychodzili, ale też zastraszani są członkowie i przewodniczący. Halo, Agnieszko? To są bardzo, bardzo odważni ludzie w komisjach wyborczych, oni bywają porywani. Istnieje też obawa, że nawet jeżeli jakiś lokal nie zostanie przejęty, to taka liczba członków zostanie zastraszona, że w tej komisji nie zbierze się kworum. Dlatego no bardzo trudno w tej chwili przewidywać, ile lokali wyborczych w obwodach donieckim i ługańskim uda się otworzyć, ale tak jak mówiłyśmy, nawet wziąwszy pod uwagę to, że te dwa obwody są w tak trudnej sytuacji, to frekwencja szykuje się bardzo duża i tak władze przekonują swoich mieszkańców, że no, wzięcie udziału w tym głosowaniu to jest też walka z tym zagrożeniem zewnętrznym i wewnętrznym. I tak jak Państwo już pewnie wielokrotnie słyszeli, wygląda na to, że zwycięży, nie wiadomo czy w pierwszej turze od razu, Petro Poroszenko, który ma być właśnie, no, przynieść, uspokoić sytuację w kraju. To nie jest wybór z miłości, to nie jest wybór z jakiejś wielkiej sympatii, tylko bardzo pragmatyczny kandydat, który ma szansę zwyciężyć w pierwszej turze i uspokoić sytuację. Dodam jeszcze, że informacje dzisiaj podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, tak twierdzi, że zlikwidowała wirus komputerowy, który miał zaatakować system przeprowadzenia tych wyborów, ale oni twierdzą, że udało im się ten wirus zlikwidować. Bardzo wszystkim zależy na tym, żeby drugiej tury nie było, żeby rozstrzygnięcie było w pierwszej turze ze względu na niestabilną sytuację polityczną i militarną. No, nie wskazane jest, żeby ten popyt wyborczy był przedłużany. Halo, Agnieszko, słyszymy się? Straciliśmy to połączenie, więc przechodzimy do rozmowy w studiu. Bogumiła Berdychowska, ekspertka Forum Polsko-Ukraińskiego z nami. Dzień dobry. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła poprawki. Nawet jeśli wybory nie odbędą się wszędzie, będą ważne. Oczywiście to jest takie zabezpieczenie, żeby nie było potem tak, że jeżeli nie wybierano prezydenta na wschodzie Ukrainy, to znaczy, że jego władza się tam nie rozciąga. Szanowna Pani redaktor, zaczęłabym od tego, żeby uczulić na pewną, z całą pewnością drobną sprawę, pani Agnieszka Lichnarowicz też to wybijała. Nie mówimy w kontekście kłopotów wyborczych o wschodzie Ukrainy. Mówimy o dwóch obwodach, donieckim i ługańskim. Chwała Bogu, nam nie jest wiadomo, żeby były jakiekolwiek kłopoty z przeprowadzeniem wyborów w pozostałych obwodach wschodnioukraińskich, od Odessy poczynając przez Mikołajów, Chersonu, za południe okazało się lojalne. Charków, Odessa. W każdym razie Donbas, czyli Doniec i Ługańsk, rzeczywiście tam mogą być problemy. Już w ubiegłym tygodniu Komitet Wyborców Ukrainy alarmował, że w ługańskim obwodzie może nie dojść w ogóle do wyborów. Sytuacja jest bardzo płynna i rzeczywiście pani Agnieszka Lichnarowicz ma 100% racji, że każde dane dotyczące tego, ile jeszcze obwodowych komisji pracuje w obwodzie donieckim i ługańskim, to są informacje, które za 5 minut mogą przestać być aktualne. W każdym razie grubsza biorąc wydaje się, że mogą być problemy rzeczywiście z możliwością i z przeprowadzeniem głosowania w Ługańsku. Mam wrażenie, że tak czy owak, jeżeli chodzi o obwód doniecki, to te wybory się odbędą na ten stan, na tak zwaną chwilę obecną, na 22 komisje w obwodzie donieckim, 5 do dzisiejszego ranka kontrolowali czy przechwycili, prawda, tak zwani separatyści. Czyli tak czy owak większość tych komisji będzie funkcjonowała, o ile oczywiście jakieś spektakularne rzeczy się nie wydarzą, bo z jednej strony te wybory są już tuż, prawda, ale z drugiej strony pamiętamy te wypowiedzi ekspertów, którzy podkreślali, że Moskwa ma czas do wyborów, bo potem nie będzie mogła mówić, że władza jest nielegalna, nie ma z kim rozmawiać. To oczywiście też jest uproszczenie, dlatego że jeżeli ktoś się spodziewa, że Moskwa zaakceptuje, że nie zaakceptuje, to mniej więcej wiemy, dlatego że tego rodzaju deklaracje rosyjscy politycy złożyli już w momencie, kiedy Rada Najwyższa Ukrainy podała termin. Znaczy jeszcze oczywiście nic się nie wydarzyło, pojawił się termin 25 maja i natychmiast minister Ławrow powiedział, że nie uznają tego
Na stronę rosyjską nie uznaje legalności wyborów na Ukrainie i nie wysyła swoich obserwatorów. No, rzeczywiście będziemy niezwykle ubolewać nad brakiem rosyjskich obserwatorów. Natomiast kończąc żart, to powiem tak, jeżeli ktoś się spodziewa, że wybory 25 maja jak czarzyską rustką sprawią, iż sytuacja w Doniecku, znaczy może w Donbasie, może, uspokoi się z chwili na chwilę, to jest oczywiście złudzenie. Rosja nie po to aktywizowała i swoje komanda, i ludność miejscową, żeby jakieś tam wybory, karta wyborcza, mogły to zdecydowanie zmienić. Jest oczywiście pytanie, czy z kolei te rezultaty tych wyborów będą w stanie na tyle skonsolidować i władzy, i struktury państwowe Ukrainy, żeby po prostu mogła w sposób skuteczny stawiać czoło tym próbom destabilizacji kraju, które idą ze strony Federacji Rosyjskiej. To w takim razie co te wybory mogą dać Ukrainie? Znaczy przede wszystkim dać coś, co właściwie jest powtarzane jak mantrę, mianowicie sprawić, że cały system władz konstytucyjnych stanie się kompletny. Dlatego, że w gruncie rzeczy w tej chwili mamy taką sytuację, że w pełni konstytucyjnym organem jest Rada Najwyższa i nawet ucieczka Janukowycza, a z nim kilkudziesięciu deputowanych z partii regionów, nie sprawiła, że ta Rada straciła większość. I jak wiemy, i przypomnijmy coś czas słuchaczom, że obecny premier Arseni Jaceniuk został wybrany rekordową liczbą głosów. Ponad 360 deputowanych głosowało za jego kandydaturą na stanowisko premiera. Ponadto wybór prezydenta zakończył, że tak powiem, konstruowanie konstytucyjności rządu, dlatego że przypomnijmy, że dwóch ministrów w rządzie Jaceniuka tylko pełnią obowiązki, dlatego że ostatecznie nominację mógłby im wręczyć tylko prezydent, którego brakowało. I tymi pełniącymi obowiązki z jednej strony minister Kowal, czyli minister obrony narodowej, a z drugiej strony minister spraw zagranicznych, czyli pan Andrzej Dyszczyk. Po trzecie, prezydent, pomimo że przypomnijmy, że słuchaczom, ma obecnie bardzo okrojone kompetencje, dlatego że Ukraina wróciła do konstytucji z 2004 roku, to jednak ma prawo, ma tytuł, ma mandat demokratyczny do podejmowania długofalowych strategicznych decyzji, przed którymi obecnie pełniący obowiązki prezydenta, jednocześnie szef Rady Najwyższej, pan Krzysztof się wybraniu i mówiąc szczerze, oczywiście z pewnego punktu widzenia słusznie się wybraniu, tak? W niektórych sytuacjach słusznie, w innych sytuacjach według niego było asekurantstwo. Miałam takie przekonanie, że troszeczkę Tuchynow liczył na to, że te najcięższe decyzje, prawda, będzie podejmował już ktoś inny. Stąd wydaje mi się między innymi wynikało opóźnienie w operacji antyturystycznej. Myślę, że z dzisiejszego punktu widzenia i z dzisiejszej wiedzy można powiedzieć tak, że gdyby akcja ukraińska była bardzo ostra i brutalna, tuż po pojawieniu się zielonych ludzików, prawda, w Słowianie, w Synacysnach, to oczywiście nie byłoby tej destabilizacji, do której doszło i nie byłoby tych ofiar, które już mamy wskutek. Unia władza ukraińska najpierw bardzo długo się zastanawiała, co zrobić, a potem... I według mnie wynikało, wynikało właśnie z tym katoką. W nadziei, że może jakoś dotrwamy do wyboru, a potem to jeszcze inne reakcje w tej sprawie. 23 maja 2014 roku, Radio Tok FM Ekstra. Witamy Państwa serdecznie. 2014 rok, 23 maja. Jeszcze... Ludność cywilna. Na lato czekamy. Jako właśnie takie żywe tarcze. Na lato czekamy. Czekamy dlatego, że tak rozumie po prostu swój interes. No, jednocześnie to jest dobra sytuacja. A tak w ogóle, proszę Państwa, gdy my tak czekamy, to dojść można wszędzie. Dojść można wszędzie. Zostaliby wymiecieni, sytuacja byłaby się inna. Ale to ja myślę, że to jest w ogóle bezsensowne mówienie, co by było, gdyby było. Sytuacja mamy taką, jaką mamy. Zastanawiam się, czy nie jest jeszcze obecny jeden skutek tej spóźnionej akcji
antyterrorystyczny i czy pani się ze mną zgodzi, że ludzie widząc przez długi czas słabą władzę, nie wiedzą, czy mogą się po jej stronie opowiedzieć. Absolutnie, absolutnie. Tu zresztą wielokrotnie w tego tematu mówiliśmy, że coś, co początkowo było operacją czystych komend, bojówek, które przychodziły uzbrojone po zęby, prawda, razem z rakietami ziemia-powietrze i tak dalej, w pewnym momencie zaczęło zmieniać ich charakter, dlatego że rzeczywiście ludzie zobaczyli, że sytuacja, że po pierwsze pewne rzeczy są możliwe, prawda? Że można, nie wiem, leczać go do Ukrainy, że można wyrzucać urzędników tego państwa i tak dalej, a z drugiej strony pojawiło się też takie poczucie no, zupełnej, znaczy braku takiego elementarnego bezpieczeństwa, prawda? To jeżeli państwo nie gwarantuje mi elementarnego poczucia bezpieczeństwa, to oczywiście się pojawia pytanie, czy chce mi to państwo. To oczywiście jest może, powiedziałabym, te skutki społeczne tej destabilizacji to jest najpoważniejszy oczywiście i najgorszy skutek tego, co te komenda zrobiły w Donbasie. Petro Poroszenko, kandydat, który według różnych sondaży zgarnia od 40 do 53% głosów Ukraińców, hasło żyć po nowemu, ładne. No nieładne i muszę powiedzieć, że dużo zgadzam z częścią komentatorów ukraińskich, którzy powiedzieli, że Petro Poroszenko wygra te wybory nie dzięki kampanii wyborczej i hasłom tej kampanii wyborczej. Tylko wbrew kampanii wyborczej. Dokładnie. Znaczy mam wrażenie, że tam, no nie wiem, ci polittechnolodzy, czyli tacy kierowcy jakby zupełnie rozminęli się z czasem, dlatego że w momencie, kiedy kraj jest w stanie wojny, to hasło żyć po nowym, no co to znaczy? No właśnie, że będzie nowe. Czym dalszym z Bogumiłą Berdychowską, no stąd też po informacjach Radia Tok FM. Popołudnie Radia Tok FM.